Dzisiejsze zawody szachowe były rozgrywane o puchar dyrektora Choszczyńskiego Domu Kultury i były zorganizowane również z okazji ferii zimowych, które się rozpoczęły właśnie w ten weekend. Jakie nagrody były przewidziane dla zwycięzców? Dla zwycięzców, jako że turniej był prowadzony w dwóch grupach, podzielonych ze względu na siłę zawodników. W każdej grupie trzy pierwsze miejsca były nagradzane pucharami. W grupie A dodatkowo cztery pierwsze miejsca były nagrody pieniężne. I do siódmego miejsca były nagrody rzeczowe. Ponadto w każdej jakby kategorii zawodnik mógł otrzymać nagrodę i to było dla kategorii trzeciej, drugiej i pierwszej. Turniej odbywał się przez dwa dni, prawda? Tak, tak. Turniej odbywał się dwa dni ze względu na dość wysokie tempo, pozwalające zdobyć najwyżej drugą kategorię i było to godzina na zawodnika, czyli runda trwała około 2 godzin. Niech pan powie, czy frekwencja dzisiejszych zawodów była zadowalająca? Jako że są to takie dwudniowe zawody, frekwencja jest zadowalająca, ponieważ takie turnieje zazwyczaj cieszą się dużo mniejszą frekwencją, gdyż
dwa dni, no to jest zawsze jakieś wyrzeczeń dla zawodników. Jest pan sędzią w prowadzeniu rozgrywek szachowych. Niech pan powie, na czym to tak właściwie polega, na co powinno się zwracać uwaga podczas sędziowania? Taki turniej polega na tym, że jeśli jest jakiś konflikt pomiędzy zawodnikami, to ja go wtedy rozstrzygam na zasadzie przepisów. Ponadto prowadzę turniej, wszystkie robię kojarzenia, zapisuję wyniki i informuję organizatorów, komu te nagrody wręczyć. Czy w tych zawodach były jakieś sprzeczki pomiędzy graczami? No, sprzeczek może nie było, ale były jakieś tam błędy, które musiałem rozstrzygać, ale to były sporadyczne. Wspomniał pan, że jest pan sędzią klasy trzeciej. Co to oznacza? To jest najniższa klasa sędziowska i oznacza to, że po prostu mogę asystować i za zgodą tutaj kolegium sędziów mogę być głównym sędzią takich zawodów. A jakie uprawnienia, że tak powiem, ma sędzia klasy pierwszej? Sędzia klasy pierwszej może prowadzić już dużo zawody o wyższej randze i nie musi o taką zgodę prosić już tutaj Polskiego Związku Szachowego. A w jakim systemie zostały dzisiaj poprowadzone dzisiejsze zawody? Dzisiejsze zawody prowadzone były systemem szwajcarskim, które polegają na tym, że kojarzy się zawodników o podobnej liczbie punktów. Punkty zdobywamy jeden za zwycięstwo, pół za remis i zero za porażkę. Więc zawodnicy, którzy mieli identyczną bądź podobną punktację, po prostu pojedynkowali się ze sobą. A jakie jeszcze inne systemy możemy wyróżnić w zawodach szachowych? Możemy wyróżnić na przykład tak zwany system kołowy, gdzie każdy zawodnik gra z każdym zawodnikiem.